wejście jest tak dobrze zabezpieczone, na pewno znajdziemy tam coś ciekawego. Jak chcesz zdjąć blokadę? Inkluzja Atlana Kerka powinna zadziałać. Pamiętasz jeszcze to zaklęcie? Pamiętam, jak mnie uczyłaś. I pomyśleć, że uważałam cię w tamtych czasach za apodyktyczną, zimną jędzę. No, no, tylko mi się tu nie rozczulaj. I co? Znalazłyście już coś stosownie obciążającego? Póki co nie możemy otworzyć drzwi. To skomplikowana magiczna blokada. Spróbujmy. Getarligen! Obudziliśmy strażnika. Ja się nim zajmę. Ja spróbuję złamać tę barierę. Chodźmy. Nie wygląda jak laboratorium. Całkiem tu przytulnie. To niczym nie świadczy. Rozejrzyjmy się. To chyba jednak trochę wredne grzebać mu w papierach. Sama chciałaś tu przyjść, moja droga. To chyba portret Ciri. Nie, to nie ja. Nie ma blizny. To na pewno ty. Dobrze uchwycone. Jesteś pewna, że Avalach interesuje się tobą tylko z powodu twoich zdolności? Bardzo śmieszne. Zobacz, Geralt. Nie wiedziałem, że lubi słodycze. Wygląda, jakby ktoś był tu dosłownie chwilę temu. Może ma jakiegoś pomocnika? Nie, to mi jakoś nie pasuje do Avalacha. Co to za destylat? Pachnie jakby... werbeną. Aha. Co aha? Nic takiego. Czasem naprawdę mnie wkurzasz, wiesz? Ziółka. Nic szczególnie zbrodniczego. Poczekaj, jeszcze nie zbadaliśmy całego laboratorium. Czuję się, jakbym mu wszedł do sypialni. Jen! Drzewo genealogiczne En, Hen i Her, starszej krwi. Od Lary Doren. Aż do mnie. Nigdy nie pokazywałaś mi pełnej wersji. Nie wiedziałam, że Widemont z Edirn też był moim przodkiem. To ten, który miał zwyczaj karać swoje córki rozrażonym pogrzebaczem, czy ten, który kazał oślepić własnego ojca? Ten od córek. Pełnej wersji nawet ja nie znałam. Wygląda na to, że Avalach przebadał wszystkie linie genu Lary, nawet te, które my uznaliśmy za nieaktywne. Tylko badał?
Z tego, co pamiętam, nasi czarodzieje i czarodziejki nie ograniczali się do obserwacji poczynań potomków Lary. Nie sądzę, aby udało nam się dowiedzieć, na ile elfy ingerowały w mutację genu. Czy ty miałaś coś wspólnego z tym, o czym mówił Geralt? Ci ludzcy czarodzieje? Oczywiście, że nie. Przejrzyjmy jego notatki. Bogowie! Pracował nad tym prawie 200 lat. To on jako pierwszy badał gen Lary. Falka? Tu są zapiski o Ciri. Ale dopiero później robi się ciekawie. Próbował uzyskać podobną mieszankę genów jak u Ciri. Ale z pominięciem ludzkiej linii. Czyli co? Mam się tu rozejrzeć za wielkimi słojami z moim rodzeństwem? Nie bądź głupia. Tak daleko nigdy nie udało mu się zajść. Wszystkie jego eksperymenty były nieudane. Jesteś wyjątkowa. I dlatego mamy teraz na głowie dziki gon. Rozejrzyjmy się. Może znajdziemy jeszcze coś ciekawego. Elfy znają się na perfumach. Zwykłe lustro. Bardziej bym się spodziewał ukrytego portalu. Jak udało wam się tu wejść? Kim jesteś? Nie twoja sprawa. Wynoście się stąd. Ty jesteś... Pamiętam cię z Tirnalia. Niebywałe. Myślałam, że dla was wszystkie elfy wyglądają tak samo. Jeśli szukasz Avalacha, to go nie ma. Wiem. I przyszłaś tu mimo co? Chcesz go szpiegować? Nie dość się stara, żeby cię chronić za każdym razem, kiedy zrobisz coś głupiego? A co ty możesz o tym wiedzieć? Całkiem sporo. Dużo o tobie mówi. Na przykład co? Nie rozumiem, jak mógł dopatrzyć się w tobie rysów Lary. To tak jakby próbować pić wodę z brudnej kałuży. Ale domyślam się, że to mu jakoś ułatwia wypełnienie zadania. Jakiego zadania? Myślisz, że zadaje się z tobą dla przyjemności? Nawet mnie na twój widok robi się niedobrze.
Niesamowite, że takim jak ty ciągle się wydaje, że jesteście w czymkolwiek lepsi od ludzi. Ona nie jest człowiekiem, tylko zwyrodniałym mieszańcem. To takie upokarzające, że musimy posługiwać się czymś takim. Jeszcze jedno słowo i... I co? Nie zmienisz tego. Niech robi swoje. To Avalach wreszcie będzie mógł się od niej uwolnić. Skoro aż tak mnie nienawidzi, czemu nie powiedział mi tego w twarz? Avalach jest dla ciebie aż tak ważny? A co to ma do rzeczy? Jeśli tak mną gardzą, to niech dadzą mi spokój. Ciri. No co? Boisz się, że zaraz tu wszystko porozwalam jak w Kermoren? Szkoda, że nie mogę tego zrobić na zawołanie, bo mam wielką ochotę. Lepiej. Chodźmy stąd. Musimy od razu wracać na statek? Chcesz tu coś jeszcze zobaczyć? Nie tutaj, na Hindersfjall. Poznałam w Lofoten takiego chłopaka, Skjala, i chciałabym...
O co chodzi? Ciri. On nie żyje. Dziki Gon? Wszyscy? Nikt nie przeżył? Skial zginął później. Jesteś pewna, że to był on? Poznałaś go? Byłam tam i widziałam jego ciało. Pójdziesz ze mną na jego grób? Chciałabym się chociaż pożegnać. Pójdę z tobą. Dzięki. Możesz nas przeteleportować na Hindersfjall? Mogę. Ruszajmy. Tylko wracajcie szybko, dobrze? Mhm. Do zobaczenia. Rozejrzyjmy się. To powinien być w miarę świeży grób. Dzięki, że przyszedłeś tu ze mną. Nie znoszę chodzić po cmentarzach, zwłaszcza sama. Rozejrzyjmy się. Chodź. Lasse syn Njorda. Olaf syn Ove. Inge, córka Trotnira. Cholera, nie ma go tu. Nie ma grobu Skiala. Geralt, nie wyjadę stąd, póki go nie pochowam. Pomyśl, co mogło stać się z ciałem. Nie spalili go. Tak chowa się królów i bohaterów. No i wątpię, żeby zostawili go w ogrodzie. Sukinsyny. Co? Tu pod wsią jest taki rów, gdzie wrzuca się owce padłe na pryszczyce. W nocy kraby objadają je do kości. Co wy tu robicie? To, co wy powinniście byli zrobić dawno temu. Grzebiemy Skiala. Grzebiecie tchórza, wbrew temu, co postanowili starsi. Odejdźcie stąd! To wbrew prawu! Nie podnoś głosu, bo zaraz trzeba będzie kopać drugi grób. Jak możecie go bronić? Miejsce tchórza jest w rowie. Skial uratował wam życie! To mnie szukał Dziki Gon. Gdyby Skial mnie wtedy nie wyprowadził, z Lofoten nic niby by nie zostało. Czego niby miałby chcieć od byle dziewki, która... Nie jestem byle dziewką! A jeśli ktoś choćby tknie ten grób, przekonacie się o tym. Mogiły nikt nie ruszy. Jedyne, co starsi każą surowiej niż ucieczkę z pola bitwy, to niszczenie grobów. To, co mówiłaś, nie wiem, prawda to czy nie. Niech Skiala sądzą bogowie. Dobrze, że tu przyjechaliśmy. Nawet nie wiesz, jak strasznie mnie to gryzło. Przynajmniej nie będą go opluwać po śmierci. Zbierajmy się. Wracajmy na statek.
No i kogo tu niesie? My tu swoje problemy załatwiamy sami.